Jakob i Wilhelm Grimm. Mysi królik i niedźwiedź. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Pewnego razu, latem, wyszedł niedźwiedź z Wilkiem na przechadzkę po lesie. Wtem niedźwiedź usłyszał ładny śpiew jakiegoś ptaka i rzekł Bracie Wilku, co to za ptak tak ładnie śpiewa? To król ptaków, odparł Wilk. Przed nim musimy się korzyć. A był to mysi królik, czyli Strzyżyk. Jeżeli to król, rzecze Niedźwiedź, to chciałbym obejrzeć jego pałac. Zaprowadź mnie tam. To tak nie można, jak ci się zdaje, odparł wilk. Trzeba zaczekać, aż przyjdzie królowa. Wkrótce potem przyleciała królowa z królem. Oboje mieli posiłek w dziobach i chcieli nakarmić dzieci. Niedźwiedź byłby chętnie zaraz ich odwiedził, ale wilk schwycił go za ramię i rzekł: Nie, musisz poczekać, dopóki pan król i pani królowa nie odlecą. Przyjrzeli się z uwagą miejscu, na którym tkwiło gniazdo i odeszli. Ale niedźwiedź nie miał spokoju. Chciał koniecznie obejrzeć pałac królewski i udał się tam znowu po niejakiej chwili. Właśnie król i królowa odeszli. Zajrzał do gniazda i zobaczył w nim pięcioro czy sześcioro piskląd. Czy to pałac królewski? zawołał niedźwiedź. Ale to marny pałac. A wy także nie jesteście królewskimi dziećmi, lecz hołotą, tałałajstwem. Gdy myśli króliki usłyszały te słowa, oburzyło to je okrutnie i krzyknęły Nie, to fałsz! Nasi rodzice są uczciwymi ludźmi. Hola niedźwiedziu, to ci nie ujdzie na sucho. Niedźwiedź i wilk zlękli się. Zawrócili i poszli do swoich nor. A młode mysi króliki darły się i hałasowały dalej, a gdy rodzice znowu przynieśli im jadło, rzekły. Nie dotkniemy my si chłapek, choćbyśmy się mieli zagłodzić, zanim nie przekonacie całego świata, że nie jesteśmy żadną hołotą ani tałałajstwem, jak nas niedźwiedź przezywał. A na to stary król rzecze Uspokójcie się dzieci. To się odrobi. Co rzekłszy, poleciał z królową przed norę niedźwiedzia i zawołał: Ach ty, stary murłyko, dlaczego naubliżałeś moim dzieciom? To ci płazem nie ujdzie. To musimy w krwawej wojnie odrobić. Tak więc wojna została wypowiedziana niedźwiedziowi i wszystkie czworonogi zostały zwołane. Wół, osieł, jeleń, baran, sarna i w ogóle wszystkie, jakie święta ziemia nosi na sobie. Mysi Królik wezwał ze swojej strony wszystko, co lata w powietrzu. Nie tylko ptaki duże i małe, ale i komary, osy, pszczoły i muchy. Gdy nadeszła chwila rozpoczęcia wojny, Mysi Królik wysłał gońca na zwiady, gdzie też znajduje się dowodzący wrogów. Komar był najsprytniejszym ze wszystkich. Jął latać po lesie w miejscach, gdzie się nieprzyjaciel gromadził, i usiadł w końcu pod jednym z liści na drzewie, pod którym się umawiano. Wtem powstał niedźwiedź, zawołał lisa do siebie i rzecze: Lisie, tyś najprzebieglejszy ze wszystkich zwierząt. Bądźże naszym generałem i wodzem. Dobrze, odparł lis, ale jaki znak obierzemy sobie? Zwierzęta nie wiedziały, jaki. Wtedy lis rzecze. Ja mam piękny, długi i puszysty ogon, który nieledwie wygląda jak czerwony pióropusz. Jeżeli będę go trzymał do góry, to znaczyć będzie, że wszystko idzie dobrze i musicie maszerować naprzód. Jeżeli zaś mój ogon będzie spuszczony, to uciekajcie wszyscy do domu i z mysi królikiem dajcie sobie spokój. Gdy nadszedł dzień rozpoczęcia bojów, zbiegły się wszystkie czworonogi z takim tupotem, że aż ziemia drżała. Mysi królik ze swoją armią zjawił się także. Ptaki i owady wrzeszczały, syczały, brzęczały, że aż nie jednego przechodziło mrowie, i z obu stron rzucono się wzajem na siebie. Ale mysik królik wysłał osę z poleceniem, ażeby się wkradła lisowi pod ogon i ukłuła go co siły. Gdy lis otrzymał pierwsze ukłucie żądła, drgnął tak, że aż musiał podnieść jedną łapę. Ale wytrzymał i ogon podniósł do góry. Przy drugim ukłuciu musiał go na chwilę opuścić, ale przy trzecim było to już ponad jego siły. Krzyknął z bólu i schował ogon pomiędzy nogi. Gdy to spostrzegły zwierzęta, pomyślały sobie, że wszystko stracone i każde zaczęło zmykać do swojej nory. W ten sposób ptaki wygrały wojnę. Teraz pan król i pani królowa pofrunęły do domu i już z daleka zawołały do dzieci. Dzieci, cieszcie się, jedzcie i pijcie do woli. Wojna wygrana. A młode mysi króliki rzekły. Jeszcze nie będziemy jadły, dopóki się niedźwiedź nie ukorzy przed naszym gniazdem i nie powie, żeśmy uczciwimy dziećmi, nie hołotą i nie tałałajstwem. Mysi królik stary poleciał przed norę niedźwiedzia i zawołał. Morłyko, masz się ukorzyć przed naszym gniazdem i oświadczyć moim dzieciom, że są uczciwymi dziećmi, nie hołotą ani tałałajstwem. I niedźwiedź w wielkim strachu poleciał przed gniazdo i wykonał to, czego odeń żądano. Teraz dopiero zadowolone młode myśli króliki zasiadły do uczty. Jadły i piły, i zabawiały się wesoło aż do późnej nocy. Czytał Wiktor Korzeniewski.